Witam Was bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Dzisiaj będzie okazja. Pozdrawiam Was z miejsca, w którym często jeżdżę, czyli z Tatr, gdzie pół roku przebywania sprawiło, że muszę się uczyć jazdy na nowo, ale też się nie oszukujmy. Ja nie jestem żadnym wielkim... Cześć, serwus Ignac! Że ja też nie jestem żadnym wielkim kolarzem, ani... Robię to dla przyjemności, dla radości. I dzisiaj, jak mi się uda film nakręcić, to będzie film zupełnie inny. Bo jedziemy na Tatra World Race 2023. Anno Domini. Dzień dobry. Zobaczymy. Nigdy czegoś takiego nie jechałem. Tam będą konie, tam będą sportowcy, tam będą ludzie, którzy po prostu szosę kochają i dla których szosa jest całym życiem. Ale myślę, że doświadczenie będzie niesamowite, chociaż już samo chyba uczucie startu w grupie niemalże 700 zawodników, to chyba już jest takie doświadczenie pewnej tajemnicy, pewnego podniecenia wielu niewiadomych. W każdym razie tak czy inaczej te podjazdy, którymi będziemy jechali, nie wiem, czy mi się uda cokolwiek pokazać, bo naprawdę nie wiem. Wszystkie przejechałem, jedne są trudniejsze, jedne są łatwiejsze. Jest rzeczywiście jazda interwałowa, czyli góra-dół, 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 no ale zobaczymy. Natomiast ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że sobie mogę na spokojnie tą trasę objechać. Zobaczyć, że tak naprawdę, no, Maciejek, może jeździsz po górach, ale jeszcze trochę ci brakuje. Ale nie, no, dla satysfakcji, dla radości swojej jest okej. Okay. I teraz sobie właśnie tak spokojnie jedziemy, oto kościółek na Furmanowej, wieża na Gubałówce, przepiękny kościółek, w tym kościele są już święte w niedzielę, za które to odpowiada jedna z parafii zakopiańskich. W tej chwili Furmanowa już nie należy do Zębu, tylko należy do Zakopanego. Warto ten kościółek sobie zobaczyć, warto go zwiedzić. Także no, zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj poukłada. Teraz jedziemy na metę odebrać, na start odebrać numery startowe, a tymczasem tutaj, prawda, kary, siwe, czarne, no pięknie, pięknie. No i te powstające domki jednorodzinne też. Domki dla gości, także coś niewiarygodnego. I pan sobie już trenujący rano, także super. Cześć. Także super. No, to tyle ode mnie na razie. Jeszcze raz widok na Tatry. I co? Za chwilę będziemy w miasteczku. Jesteśmy, atmosfera jest bardzo fajna. Dla mnie to takie podniecenie, nie? No bo pierwszy raz człowiek jest tutaj, nie? Patrz, jakieś kurde butelki, wody, policja, nie? To wszystko jest takie niewiarygodne. Także idziemy się zarejestrować. Tutaj jest meta. No cóż, może się jeszcze z kimś uda pogadać. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Natomiast na pewno niesamowite jest to, że można przyjechać z domu i sobie z domu przyjechać na wyjście. To jest po prostu coś mega, no nie? Także fajnie, fajnie. No i to jest ten klimat, prawda? Czyli takie klimaty za to Road Race. Ambulans. Będą konie, czyli zupełnie inna atmosfera, prawda? A przy okazji pozdrawiam wszystkich chłopaków, kręcąc ten film, którzy dzisiaj właśnie już wyruszyli na trasę maratonu północ-południe. I najszybsi po 39 godzinach jutro na głodówce będą, także to jest coś też niewiarygodnego. Także pozdrawiam Was chłopaki, szkoda, może za rok. Myślę, że tutaj klimat jest zupełnie inny, odmienny aniżeli na MPP. Ale widać tutaj, prawda, ludzi, którzy kochają ten sport i dzieje się niesamowicie. Także to jest coś niewiarygodnego. Ja idę poszukać tego trzeciego sektora, bo chyba nie wiem, co to jest. Ale no, zobaczymy. Tak wygląda zdjęcie, wyglądają zdjęcia z trasy. Podjazd od Ratułowa do Czerwiennego. Może jeszcze coś mi się uda nagrać, ale wiecie, dzisiaj to nie mój dzień. Po prostu wymioty te sprawy. Także nie wiem, co mi zaszkodziło. Ale spoko, się jedzie. No ale no twardo, twardo.
Nie, jeszcze nie. Mięsne, tak. Moi przyjaciele, krótkie podsumowanie dla was. Mianowicie, no co? Dzisiejszy dystans nauczył mnie przede wszystkim pokory. Znowu spokorniałem. Wydawało mi się, że jeżdżę na rowerze, tymczasem od właściwie 50-60 kilometra. No to po prostu było... Nie, no to tego się nie da opisać, co to było. To po prostu była walka, żeby przeżyć. Jeśli chodzi o pierwszą część, to było super i nagle po 8 czy 9 kilometrach musiałem się zatrzymać, musiałem zejść z roweru, musiałem się pochylić i po prostu jasne. Jak zacząłem puszczać pawie jeden za drugim, to sobie myślę, dziękuję ci. To sobie myślę, no nie. Myślę sobie, zejdę z trasy, jestem blisko domu, jadę do domu, kurna, no nie ma sensu tego kontynuować, nie ma sensu tego srać. Ale, no ale stwierdziłem, że okej, dobra, pojadę. I pojechałem dalej. I tam było okej. Ale później po prostu skurcze. Chciałem się znowu zatrzymać, żeby coś tam wymiotować. Chciałem szukać jakichś tam rozwiązań. Gdzieś tam się w pobliżu mnie jakiś gość, kurde, wyrąbał i to tak naprawdę konkretnie. Ja też bym się wyrąbał. I to jeszcze przed tym 8 kilometrem, na którym wymiotowałem. Być może to mnie zdenerwowało i dlatego tak się stało. Był S. No i jadę. No i droga wiadomo, zamknięta, asekuracja. Więc można sobie pozwolić na to, żeby puścić klamkę. No, nie? No to puściłem. Bo mówię, przecież znam. Znam przecież zjazd ostrzyszówki. No to dawaj, piec w dół. No i pierwszy zakręt. Pierwszy zakręt szedł w lewo, a drugi szedł w prawo. Kurna, jak mnie z tego lewego wyniosło, patrzę, jadę do rowu. I tylko normalnie żałuję, że nie miałem też kamerki. Bo tylnym kołem znowu jak żużlowiec, kurna, tam w ten rów, nie? No i jakoś tak się złożyłem, że tego czułem, jak to tylne koło tak potrafię, tak. Puh. I kurna, oddech. I jazda dalej, mówię, nie macie, nie ten. No i właśnie jadę kawałek dalej, patrzę, tam gość leży, nie, ale naprawdę makabryczny wypadek. I naprawdę coś, no, mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Dziękuję wam za doping, dziękuję wam za wsparcie. Nie wiem, czy nakręcę film, czy nie. W tej chwili się uśmiecham, jestem szczęśliwy, jestem tak zresetowany, że po prostu masakra. Nigdy gadałem z gościem. Pytał mi się, co jadłem, że tak ten, a ja mu mówię, co jadłem. To ty się nastawiłeś na ultra, a nie na ten. I może to było to, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie. Jedziecie sobie na początku. 14, 15 na godzinę. A tu nagle laska do was dojeżdża. Zagaduje, opowiada. Patrzycie, a ona po prostu kum, strzała, nie? A pierwsza grupa jak przejechała koło mnie, jak mnie zdublowali. No, ja byłem na pierwszej rundzie, oni już drugą jechali. Masakra. Ale dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam dobrej soboty.